Największe rasy psów. Co warto wiedzieć przed wyborem psy, występują w różnych kształtach i rozmiarach, począwszy od malutkich chihuahua, aż po ogromne dogi niemieckie. Jeśli jesteś miłośnikiem dużych psów, masz wiele ras do wyboru o różnych osobowościach i rodzajach sierści. Przed przyjęciem do domu psa dużej rasy warto rozważyć dostępną przestrzeń. Niektóre duże rasy są spokojne i mogą dobrze funkcjonować w małych przestrzeniach, ale inne najlepiej czują się w większych domach z ogrodem. Duże rasy psów będą wymagały więcej wszystkiego niż psy mniejsze, więc dobrze jest rozważyć dodatkowe koszty związane z jedzeniem, lekarstwami, pielęgnacją i akcesoriami dla psów przed przyjęciem jednego do domu. Oto 7 największych ras psów w Królestwie Psów. Numer 7. Leonberger. Wspaniały Leonberger powstał w XIX wieku w Leonbergu w Badenii-Wirtembergii, Niemcy. Początkowo wykorzystywany jako pies rodzinny, gospodarski i do pracy z wozami, rasa została wyhodowana przy użyciu Nowofundlandów, Bernardynów i psów górskich z Pirenejów. Pomimo dużego rozmiaru i muskularnej budowy, Leonberger jest zaskakująco zwinny i lekki na swoich łapach. Chociaż Leonberger jest łagodnym, przyjaznym psem, jego ogromny rozmiar i siła sprawiają, że wczesne i konsekwentne szkolenie jest konieczne. Przeliczmy na centymetry i kilogramy. Wzrost: samce mają 71,12 do 80,01 cm, a samice mają 64,77 do 74,93 cm w kłębie. Waga: samce ważą od 50 do 77 kg, a samice od 41 do 64 kg. Numer 6. Mastiff Mastiff. Znany również jako Mastiff angielski lub Stary Mastiff angielski, to starożytna rasa, która pierwotnie służyła do polowania i pilnowania. Można je śledzić aż do starożytności, z wizerunkami rasy na egipskich zabytkach i wzmiankami o nich przez Cezara. Mastiff kiedyś był dość groźny, ale dzisiejsza rasa jest łagodna i przyjazna, choć zachowuje swoją odwagę i instynkty ochronne. Wzrost: 76 cm i więcej. Samce: 70 cm i więcej. Suki: waga: 73 do 104 kg, samce: 54 do 77 kg, suki. Numer 5. Mastiff neapolitański. Mastiff neapolitański wygląda niezwykle groźnie dzięki swoim ogromnym rozmiarom, pomarszczonemu skórze i ponurym wyrazie. Łatwo wyobrazić sobie tego psa walczącego na polu bitwy. Coś, czym Mastiff neapolitański zajmował się dla starożytnych Rzymian. W domu Mastiff neapolitański jest kochający, lojalny i uczuciowy, ale wcześniejsze szkolenie i socjalizacja są konieczne z tą rasą, która najlepiej nadaje się dla doświadczonych właścicieli psów. Wzrost: 61 do 78 cm. Waga: 50 do 68 kg. Numer 4. Newfoundland. Newfoundland wywodzi się z kanadyjskiej wyspy Nowej Fundlandii. Kiedy europejscy rybacy przywieźli swoje psy na Nową Fundlandię, nowa rasa ewoluowała w odpowiedzi na teren i klimat wyspy. Na lądzie ogromny Newfoundland ciągnął wozy i przewoził drewno, a w wodzie pracował obok rybaków, ciągnąc sieci z lodowatej wody, pływając, aby dostarczać lin i służąc jako psy ratunkowe. Dziś rasa wciąż jest znana z naturalnych instynktów ratowania życia, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Poddający się i łagodny, Newfoundland jest naprawdę łagodnym olbrzymem. Wzrost: 66 cm, suki: 71 cm, samce. Waga: 45 do 54 kg, suki: 59 do 68 kg, samce. Numer 3. Bernardyn. Bernardyn został wyhodowany w szwajcarskich Alpach przez mnichów, którzy używali olbrzymich psów do poszukiwania i ratowania uwięzionych podróżników w śnieżnych górach. Oprócz ogromnego rozmiaru, samce ważą średnio od 64 do 82 kg. Bernardyn był doskonale przystosowany do takiej pracy dzięki gęstej, ciepłej sierści i odważnemu temperamentowi. Dzisiejszy Bernardyn jest mało prawdopodobne, że wyjdzie na śnieg w misję ratunkową, ale będzie uważnie obserwować, co się dzieje w domu. Znana jest ich sympatia do dzieci. Często nazywane są psami niani. Wzrost: 66 do 71 cm. Suki: 71 do 76 cm. Samce: waga: 54 do 64 kg. Suki: 64 do 82 kg. Samce. Numer 2. Mastiff tybetański. Mastiff tybetański
wyewoluował w izolacji w swoim kraju pochodzenia, Tybecie. Chociaż nie mamy zbyt wielu pisemnych informacji na temat tej rasy, większość ekspertów zgadza się, że istnieje od tysięcy lat w Azji Środkowej. Dawniej używany jako stróż posiadłości, rasa nadal jest ochronna i traktuje poważnie swoje zadanie pilnowania swojej posiadłości i ludzkiej rodziny. Wzrost 61 do 66 cm, waga 32 do 68 kg numer 1. Tosa Inu, czasami nazywany japońskim mastifem. Tosa Inu został wyhodowany w Japonii przy użyciu rodzimej japońskiej rasy Shikoku oraz kilku zachodnich ras, w tym buldoga, mastifa, niemieckiego pointera, dogi niemieckiego i możliwie innych. Początkowo hodowany do walk psów, obecnie Tosa Inu jest głównie widziany jako pies rodzinny dla odpowiedniej rodziny. Jest to rasa na poziomie zaawansowanym. Najlepiej pasują do właściciela z szerokim doświadczeniem w pracy z dużymi rasami stresującymi. Wzrost miękczy do 59 cm waga, chwarynim do 91 kg.